Cześć, tu Agata, witajcie na megadyskont.pl i dzisiaj zobaczcie, co dla Was mam. Mam tutaj magiczną dynię, a za chwilę zrobimy z niej fantastyczną sukienkę dla naszej Barbie, żeby mogła wybrać się na imprezę z okazji Halloween. Barbie poszukuje właśnie sukienki na swoją imprezę halloweenową i za chwilę ją dla niej stworzymy, także myślę, że jest już gotowa na nową metamorfozę. Barbie już ma podstawę swojej sukni, teraz pozostaje tylko ją udekorować. I dlatego sama wybierze sobie dodatki i zrobi to po swojemu, aby wyglądała wyjątkowo na imprezie halloweenowej. Z tej okazji użyjemy kolorowych farbek, a tutaj mamy również niektóre z brokatem, dlatego będzie mogła jej suknia ślicznie świecić. Spójrzcie, jaką Barbie ma fantastyczną sukienkę. Już jest cała wymalowana, na pewno nikt nie będzie miał takiej samej, więc jej kreacja się nie powtórzy i nie będzie musiała się o to martwić. Wszystko jest błyszczące, czyli idealnie tak, jak Barbie lubi. Mamy tutaj dużo brokatu, więc na pewno będzie się wyróżniać wśród tłumu. Pod suknią, spójrzcie, dokładnie o tutaj, mamy również taką wypustkę na stopy Barbie, dlatego będą widoczne w jej kreacji również buty, które sobie wybierze. Kreację sami możecie stworzyć, wybierając dowolne wzory. Na pewno będziecie się przy tym świetnie bawić, zależy tu wszystko od Waszych pomysłów. I tak samo proponuję Wam jeszcze, abyście zrobili na przykład dla Barbie uroczy kapelusik lub też jakąś biżuterię. Będzie z tym może odrobinę trudniej, ale na pewno sami coś wymyślicie. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał. Było tutaj troszkę innych pomysłów. Jak widzicie, stworzyliśmy dla Barbie niezwykłą sukienkę prosto z dyni. Jest to dość innowacyjny pomysł, ale na pewno Wam się podoba, zwłaszcza, że zbliża się już Halloween i Barbie będzie miała w ten sposób swój strój na imprezę halloweenową. Wy w komentarzu dajcie mi znać, jakie wzorki sami byście wybrali po to, aby stworzyć dla Barbie sukienkę. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału. Udostępniajcie film dalej swoim znajomym.
znajomym lub przyjaciołom i nie zapomnijcie o kciukach w górę. Do zobaczenia!